Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony i w dzisiejszej audycji zastanówmy się i rzućmy okiem na nowy smart controller, który już jest właściwie parę miesięcy, ale czy warto na niego wydać prawie 3000 zł, czyli niemal połowę tego, co musimy wydać na nowego Mavica 2 Pro. Smart controller rozwiązuje nam kilka spraw fajnych, między innymi to, że możemy korzystać cały czas z telefonu, nawet podczas rozmowy możemy latać i nasz smartfon może wykonywać tak faktycznie w czasie lotu rzeczy smart. Wtedy korzystamy ze smart kontrolera, który ułatwia nam właściwie rzeczy proste. To, co jest kuriozalne, że oparty jest o Androida, gdzie DJI tak mocno deklaruje współpracę z Apple'em. Dla mnie moim numerem jeden jest to wyjście HDMI, ale też to, że mamy wyjście tutaj, że mamy port USB, przyciski programowalne, pokrętła, antena bardzo fajna jest. W ten sposób ta antena się składa, ale ładny ekran, podoba mi się ten ekran. Jest duży, co prawda jest nisko położony, więc trzeba bardzo szyję zginać. I tutaj mamy te pozycje. Jest też możliwość zrobienia zrzutu danego ekranu, tak jak teraz. Wspaniale. Mamy też możliwość nagrania ekranu. Kapitalnie, od razu widać, że się ekran nagrywa faktycznie. Stop recording. Dużo fajniej, do tutoriali to jest kapitalna rzecz. Go share, wymiana z iPhone'em na przykład informacji. Ale piękny ten ekran, ładnie tutaj go widać, jest naprawdę jaśniutki. Dobra, teraz już mam tutaj status naszego drona. Możemy spróbować nagrać ten ekran. Record, zobaczymy, co się stanie. Jest, teraz już mam nagrywanie z dwóch źródeł, z jednego i drugiego. Fajnie, wspaniale. Naprawdę podoba mi się to. Nie wiem, czy ekspozycję możemy tu ustawić. Pewnie tak. Gdybym ja go projektował, to chyba bym dał jednak wyżej ekran w stosunku do rączek. Czyli tak podobny byłby jak do Fantoma. Ale jest rewelacja. I też na pewno bym zrobił z tym smart kontrolerem etui. To druga rzecz, która mi się narzuca. No i też bym wystąpił od Apple'a ten iOS-a, co jest oczywiście pewnie nieosiągalne. Bardzo ciekawe urządzenie, podoba mi się. Szczególnie mi się podoba pod kątem tutoriali, że można właśnie nagrać ekran, że można zrobić transmisję bezpośrednią i tego typu klimaty. Naprawdę mega fajnie pod tym względem. Bo mamy faktycznie HDMI i mamy możliwość zrobienia zdjęcia też. Tak jak teraz zdjęcie ekranu i... Cena, jak mówiłem, około 2800-3000. Waga 600 gramów, dużo, dosyć dużo, co najmniej o 130 gramów więcej niż zwykły klasyczny kontroler z smartfonem. Natomiast to, co mnie się podoba w nim, że jest dosyć solidny, to, że przy niskich temperaturach można polatać, baterię ma dość mocną. To, co mnie najbardziej urzekło, to właśnie te porty wejścia, możliwości pod tutoriale typu zrzuty ekranu, nagrania ekranu i to fajnie wygląda i ładnie. Natomiast to, co jest najważniejsze, że oprócz samego wyglądu i tego ekranu 5,5 cala, to jednak jest to, że nawet przez chwilę nie stracił zasięgu. Słuchajcie, tydzień latania, nawet przez chwilę nie straciliśmy. Oczywiście w rozsądnych warunkach zasięgu wzroku do 300 metrów lataliśmy mniej więcej. No może do troszeczkę dalej, ale niewiele. I cały czas był stabilny, mocny sygnał. Podgląd 1080p. Faktycznie dobrze to wygląda. Jest jaśniejszy od smartfona, to mogę powiedzieć. I pierwsze wrażenia po takim... Trzeba przyznać, że można się zastanowić. Gdyby kosztował 1000 zł ten kontroler, wziąłbym go już dzisiaj, natomiast 3000 to jest kwota zdecydowanie zaporowa na dzisiaj dla mnie, ale pozostawiam do dyspozycji. To, co jeszcze mógłbym poprawić, czy co można by jako opcję wziąć pod uwagę, to jest fakt, że ten ekran jest jednak na dole, prawda? Musimy mocno schylać głowę i skręcać szyję, żeby wpatrywać się w ten ekran. Jednak to, co ma Phantom z wbudowanym wyświetlaczem, Phantom Pro,
V2. To jest fajna sprawa, dlatego że widzimy jednak wyżej i pod tym kątem jest ok. Natomiast to, co mogę powiedzieć, no jeżeli tutaj zdarzy nam się jakaś awaria, ten kontroler spadnie, to już czekają nas kosztowne naprawy. Natomiast można też na pewno szkło dokupić do niego. Można sobie szkło hartowane dokupić. Szelki jako akcesoria. Ciekawa sprawa. I dla osób, które na pewno upraszcza też setup sam, prawda, upraszcza to, że można praktycznie latać po przyciśnięciu dwóch klawiszy, czyli od Mavica, od kontrolera i od Mavica, można praktycznie poczekać tylko aż system zrobi tak zwanego fixa, czyli złapie satelity, złapie połączenie między sobą, skalibruje się, sprawdzi, można praktycznie latać od razu bez kabli dodatkowych. Ciekawa sprawa. Kuriozalnych spraw jest trochę więcej z ustawieniami, jeżeli chodzi o ustawienia. Przeskakują nocne, dzienne ustawienia, ustawienia ekspozycji. O tym może powiem trochę więcej w takich odcinkach, które będą głębiej wchodziły w ten smart controller. Na razie taka prosta i krótka zajawka. I to na to trzeba zwracać uwagę, że przy na przykład wykonywaniu zdjęć nocnych, bo jednak Mavic 2 Pro już umożliwia nam wykonywanie ujęć nocnych z powodzeniem, możemy się zdziwić, bo ekspozycja może być na przykład overexposed, czyli przesadzimy, prześwietlimy, będzie całe ujęcie przepalone na przykład, kiedy jeden z trybów aktywujemy. No dobra, tak czy inaczej, na dzisiaj uważam, że gdyby on kosztował powiedzmy 1200 zł, to jeszcze można by przemyśleć sprawę, ale cena, która podchodzi pod cenę Mavica Air z kontrolerem, jest na pewno zaparowa. Są osoby, które korzystają z niego i też nie do końca są zadowolone. Jeden z kolegów wypowiada się tak, że gdyby teraz wybierał, to prawdopodobnie by Crystal Sky właśnie wybrał. System Android, no wiadomo, też paradoks, dlatego że DJI idzie mocno w stronę Apple, ale tutaj mamy Android, też aktualizacje nie do końca są wprowadzane w terminie tak szybko jak w sklepie Play czy jak w iOSie. Dobra, mam nadzieję, że przynajmniej chociaż trochę impresji dodałem tym filmem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, także smart controller na pewno ułatwia rzeczy proste i pozostawia naszego smartfona do wykonywania rzeczy faktycznie smart. Pozdrowienia, do zobaczenia już przy okazji latającej kawy. Trzymajcie się.